Magdaleno, ja Ciebie czczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Choć może wydać się to brutalne, to tak mniej więcej większość Polaków zaczyna, powiedzmy, swoją przygodę z Kościołem katolickim. Całkowicie nieświadomie. Pytanie, czy można przestać być katolikiem i co z kościelną zasadą raz katolik, na zawsze katolik? Czy apostazja ma sens i co na ten temat mówi Biblia? O tym już za chwilę. Którędy do nieba? Zaczynamy. Dajcie bić pod prąd. Ze mną jest Paweł Chojecki, chrzczony w kościele katolickim. Znaczy, ja nie wiem. Aha. Dokumenty katolickie i świadectwa rodziców o tym mówią, ale ja byłem nieświadomy. Czyli no... Ale powiem wam, tak już jak wchodzimy w prywatę, to jest moja córka Kornelia Chojecka i ja ją nie dałem tym katabasom do takiej obróbki. Czyli po katolicku nie chrzcuna. Tak, ale ty jesteś chrzczony i gdzieś tam jesteś w tych księgach parafialnych zapisany. No i pytanie, czy w związku z tym jesteś katolikiem? No nie, nie jestem. No, ale jesteś zapisany. To znaczy właśnie zależy według kogo. Według mnie, według Boga nie jestem, ale według kleru katolickiego i dokumentów katolickich, no to jestem. Zobaczcie sobie katechizm i kodeks tego prawa kanonicznego. To tu wam zacytuję. Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, no to właśnie przez to, co widzieliście, możemy sobie jeszcze, jak chcecie się podręczyć, to możemy wam jeszcze raz to pokazać, upodabnia się do niego. Chrzest opieczętowuje, jak w urzędzie, wiecie, buch, chrześcijanina niezatartym duchowym znamieniem, charakterem jego przynależności do Chrystusa. Znamienia tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu. Chrzest może nie przynosić owocu zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz. Nie może on być powtórzony. No, czyli z tego by tak wynikało, że chrzest w kościele katolickim jest taką pieczęcią i w zasadzie ty możesz chcieć zrezygnować z kościoła katolickiego, ale kościół już z ciebie nie zrezygnuje. I dzisiaj właśnie będziemy o tym rozmawiać. Mamy też już wasze głosy z Facebooka, czy można przestać być katolikiem. Ja tylko nowym widzom powiem, że pastor Paweł Chojecki jest dzisiaj już pastorem, protestantem z kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Także no, można powiedzieć, w praktyce już nie jesteś katolikiem, ale dzisiaj będziemy dyskutować o tej sprawie też formalnej. To znaczy, ja jestem i z własnego wyboru porzuciłem tę organizację religijną, bo nie nazywam tego kościołem w tym biblijnym sensie znaczenia. Kulturowym, religijnym może tak, ale nie w znaczeniu Kościoła Jezusa Chrystusa opisanego w Nowym Testamencie. Ta organizacja jest zaprzeczeniem Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale też i formalnie jestem wykluczony z kościoła. Wiesz dlaczego? Domyślam się. No, ściągnąłem na siebie ekskomunikę przez to, że zaufałem Jezusowi Chrystusowi co do swojego zbawienia. Bo na Soborze Trydenckim, to jak walczyli z prawdą Biblii w XVI wieku, Kościół katolicki w sposób rzekomo nieomylny ogłosił. To jest dekret o usprawiedliwieniu, możecie sobie sprawdzić, że ja już tak z chłopskiego na nasze, ale tu widzicie tekst, że jeżeli ktoś w swoim sercu, duszy, głowie uwierzy, zaufa, że zbawienie, czyli usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi, ma być wyklęty
z organizacji rzymskiej. Także z radością ogłaszam, że na mocy tego paragrafu ja tak zaufałem Chrystusowi i z tej diabelskiej organizacji jestem wyklęty, jestem z Jezusem na zawsze, chwała Bogu. To można powiedzieć, że ominąłeś system, ale tak sobie myślę, bo tu rzeczywiście ludzie dywagują. Wiecie gdzie. Czy można opuścić Kościół katolicki, ale w podobnym duchu jak ty, Mariusz Borucki, odpowiadając na nasze pytanie, czy można przestać być katolikiem, pisze na Facebooku, nie tylko można przestać być katolikiem, ale jeśli chce się zostać uratowanym, to nawet trzeba. Natomiast co na ten temat twierdzi KRK, to trudno powiedzieć, bo z jednej strony się tam upierają, że to jakieś niezatarte piętno i jak ktoś raz zostanie włączony, to już na zawsze, ale z drugiej strony Sobór Trydencki swoim postanowieniem wyklina i odłącza każdego, kto by uwierzył w zbawienie tylko z łaski poprzez zaufanie Chrystusowi. No i rzeczywiście, no ja przyznam się, nie myślałam o tym wcześniej, o tej ekskomunice jeszcze z Soboru Trydenckiego z XVI wieku, ale no to jest ciekawa sprawa i może trzeba by zapytać. No, gdzie tam ciekawa, to bzdury kompletne. Rozumiecie, te dokumenty katolickie są tak bzdurne, wzajemnie się wykluczające. Tu widzimy, że no chrzest jest niezatarty, że chrzest jest tym wszczepieniem w Chrystusa, a potem mówią, że można pójść do piekła z tym wszczepieniem w Chrystusa. Co za bełkot, co za durnota jakaś, nie? Także rzeczywiście próbować się połapać, który paragraf aktualnie obowiązuje, to jest nawet dla teologów katolickich zadanie karkołomne i się spierają. Dlatego należy to wszystko wyrzucić do kosza, a wziąć do ręki. Słowo Jezusa Chrystusa. Ono jest normą dla każdego ucznia Chrystusa, dla prawdziwego Kościoła Chrystusa i tyle w temacie. No, ale też chciałam cię zapytać, no jakie znaczenie w ogóle mówimy tutaj którędy do nieba, czyli mówimy też o zbawieniu, to jakie znaczenie ma to, czy ktoś jest tym katolikiem, czy nie jest? Chodzi o przynależność no, do organizacji jakiegoś kościoła, czy katolickiego, czy innego. W kontekście zbawienia? Tak. No żadnego nie ma. No to czy w ogóle jest sens no, walczyć o to, żeby być tym katolikiem, czy nie być katolikiem, albo odchodzić z kościoła? No ja powiedziałem, jak ja to załatwiłem. Uwierzyłem w Jezusa, ogłosiłem to urbi et orbi i już jestem wyklęty. I całą papierologię, wiecie, nie minąłem. Wiem, czy Kościół katolicki cię uważa za wyklętego, czy jednak w statystykach dalej istniejesz? Pewnie w statystykach istnieje, choć jak kiedyś przyszedł ksiądz po kolędzie tak zwanej, to zażądałem, żeby mnie wykreślił. Ale to nie ta lista pewnie była. Ale ja nie wiem, czy oni mnie posłuchali, bo podobno oni nawet nie mogą wykreślić. No nie, bo jak jest chrzest, pieczęcią wieczną. No to nie ma takiego to prawa. Musi być wiecznie w księgach. A co się stanie, jak się Kościół spoli i księgi się spolą? To już co? Nie wiem, to może... To nieważny, czy jak? Już teraz jest wersja jakaś elektroniczna. Jakieś tam, nie? Wersje w chmurze mają. pod chmurką. Inspiracją do dzisiejszej w ogóle dyskusji na ten temat był wywiad Onetu redaktora Szymona Piegzy z Januszem Omylińskim. To jest twórca kanału Lekcja Religii. Janusz Omyliński się deklaruje jako ateista, który kilka lat temu zdecydował się na akt apostazji. No i w tym wywiadzie też pada ta zasada katolicka, kto raz został katolikiem, ten będzie nim na zawsze. Tak więc sakramenty zachowują swoją moc i tu rzeczywiście ta zasada formalnie jest w prawie kanonicznym od 2009 roku, czyli od właśnie wydania przez Benedykta XVI jakiegoś tam listu. No i rzeczywiście no pytanie, czy no jak na katolicy mają na to patrzeć? No to czy walczyć o to, żeby być wykreślonym, czy no po prostu mieć to gdzieś? Myślę, że to powinno za nas załatwić państwo polskie. Przechowywanie takich rejestrów, no w myśl RODO jest nielegalne. Jeśli ktoś sobie tego nie życzy, powinien być z tego kościoła, czy z tej organizacji, czy z fundacji, czy z NGO-sów jakichkolwiek, po prostu wykreślony z jego list powinien zniknąć z bazy tej organizacji. Ale tylko tutaj okazuje się, że RODO nie obowiązuje oczywiście wszystkich. Oczywiście Kościół katolicki jest nad państwem polskim, czyli RODO smrodo, a Kościół robi co chce. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że Kościół katolicki ma prawo przetwarzać dane osobowe swoich, również byłych członków, poza wpływem i kontrolą państwa. No i dobra, no to widzicie, jakie mamy państwo. Dzisiaj o 13 mówiłem, jak to sędzia ogłaszał, kto jest drugą osobą poboską, nie? Albo ogłaszał, to tak sędzia
czekaj, z Łodzi, on takie charakterystyczne nazwisko, tożsame z nazwiskiem jednego posła. Suski. Suski! Jak tylko to przypominam sobie tę postać towarzysza Susłowa, tego posła, to od razu się śmieję. No i ten sędzia Suski ogłosił, że dogmaty katolickie, czy tam doktryna katolicka, przepraszam, jest pod ochroną państwa polskiego. To się dzieje dzisiaj. Normalnie mamy już rząd koalicji 15 października, a takie kucypały opowiadają w Sądzie Rzeczpospolitej w Łodzi. Jak chcecie więcej, to o 13 o tym mówiłem. Także dla rozsądnego, nie wiem co tam dla katolika, to tam każdy katolik to wiecie, wierzy w co innego, ale dla rozsądnego człowieka tego typu zaklęcia i kucypały nie powinny mieć żadnego znaczenia. Ale powiem więcej. Dla Jezusa Chrystusa one nie mają żadnego znaczenia. Wyobrażacie to sobie? To, co Kościół robi, to jest wielkie, obrzydliwe kłamstwo. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana na samiuśkim początku i zobaczcie, kto tam jest chrześcijaninem. Komu Bóg nadaje prawo stania się dzieckiem Bożym. I to czytamy. Tym zaś, którzy go, tu jest mowa o Jezusie, którzy go przyjęli, czyli to jest ich decyzja, nie decyzja księdza, nie decyzja biskupa nawet, ani papieża, ani rodziców chrzestnych, ani rodziców naturalnych. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą, czyli to jest akt wiary, nie? Przyjęcie Jezusa to jest decyzja zaufania, czyli akt wiary, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, człowieka, lecz z Boga. Tylko nowe narodzenie sprawia, że człowiek staje się chrześcijaninem, staje się dzieckiem Bożym. Nie jest to cielesna wola, nie jest to wola księdza, mężczyzny, kogokolwiek. To się staje w wyniku, kiedy ty mówisz Jezusowi, tak, ufam, tak, chcę, wejdź do mojego serca, do mojego życia, zbaw mnie. Wtedy dokonuje się nowe narodzenie. Czyli w Biblii mamy wyraźnie napisane, że to jest akt, znaczy to woli. Człowiek, to tak, jest akt woli. Nie jest to żaden sakrament, nie jest to żaden znak. I nowe narodzenie w człowieku następuje niezależnie od tego znaku chrztu wodnego. Znak chrztu wodnego, bo rzeczywiście apostołowie i późniejsi uczniowie zanurzali ludzi w wodzie na znak tego, że oni już należą do Chrystusa. Czyli najpierw ktoś deklaruje wiarę i rodzi się na nowo, a potem dopiero któryś z ludziów, nie? Jakiś członek Kościoła, zanurza go w wodzie, kiedy on złoży świadectwo, że zaufał Chrystusowi. I to możemy zobaczyć na przykład Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, tam jeden z diakonów wczesnego kościoła, Filip, mówi Ewangelię tak zwanemu eunuchowi etiopskiemu. I ten mówi mu też, że jak zaufa Chrystusowi, no to powinien się dać ochrzcić, zanurzyć w wodzie, nie? Na znak tego. I wtedy ten eunuch pyta, popatrz, tu jest dużo wody, to stańmy i byś mnie ochrzcił, co? No i Filip odpowiada, zobaczcie 8 rozdział. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł ten eunuch, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jezus jest Mesjaszem, Bogiem, nie? Bo Chrystus to jest inaczej Mesjasz, Zbawiciel. Czyli Jezus jest Bogiem, Jezus jest Zbawicielem, wyznaje eunuch. No, schodzą z wozu i Jan, przepraszam, Filip go zanurza w wodzie na znak tego, że on już jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Czyli chrzest, nawet ten zrobiony tak, jak Biblia mówi, on nie ma nic do zbawienia. On ani nie przybliża człowieka do zbawienia, ani nie oddala. Jest tylko zewnętrznym znakiem tego, że już człowiek podjął taką decyzję i jest zbawiony, bo Jezus mieszka w jego sercu na podstawie aktu jego woli, czyli zaufania do Jezusa, który wcześniej stał i pukał. Chce wejść do ciebie. Otwierasz czy nie? No to jaki w ogóle wpływ ma na tą decyzję niemowlak? Zobaczmy jeszcze raz ten filmik z Chorzowa, z Kościoła Katolickiego w Chorzowie. Magdaleno, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
ludzie. No, wygląda muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taki raczej przykry widok, szkoda mi tego dziecka, no bo jaki ono ma na to wpływ, a już pozostaje w tym kościele katolickim na zawsze. Tak, kiedyś za moich czy twoich czasów to nawet takich szopek nie robili, tylko tam polewali na czółko i tam zaraz szmatką czyścili, znaczy, żeby to wyschło, i to nie było takich rzeczy. Oczywiście jest to obrządek zrobiony na wzór judaizmu, że dzieci kiedyś maleńkie, tam po kilku dniach od urodzenia, obcinano im kawałek pewnej części ciała. No i to się nazywało obrzezanie. I Kościół katolicki, wzorując się na judaizmie, wprowadził, absolutnie niezgodny z Biblią, taki oto obrządek przeprowadzania dzieci przez wodę. Także no, podsumowując tą dyskusję, co byś radził ludziom, którzy być może zastanawiają się nad tą apostazją, po prostu nie chcą mieć już nic do czynienia z instytucją Kościoła katolickiego? Jak macie, że tak powiem, ochotę użerać się z katabasami, no to rzeczywiście można pójść, tam jest jakaś procedura, to na tych stronach o apostazji tam wszystko jest napisane. Ja jednak postanowiłem do dziadów nie chodzić. Ani ja się do nich nie zapisywałem na tym tak zwanym chrzcie, nie? To niech moi rodzice się z tego tłumaczą, ja z tym nie miałem nic wspólnego. Także ja do tych katabasów nie poszedłem, ogłosiłem tylko, że już nie jestem katolikiem, bo zaufałem Jezusowi Chrystusowi, a posłuszeństwo Jezusowi wyklucza bycie w tej cudzołożnej organizacji. I tyle. Także można tak. Albo tak, jeśli wam to albo jeszcze inaczej pomogło, piszcie w komentarzach lub jeśli macie więcej pytań, również na nie czekamy. Ja chciałam zakończyć właśnie zdaniem też z tego wywiadu, o którym mówiłam dla Onetu. Janusz Omeliński: uważam, że polski kościół umiera nie w sposób nagły, że ludzie masowo wypisują się i nagle przestają być członkami instytucji, ale raczej dokonujemy cichej, biernej, pasywnej apostazji, czyli po prostu przestajemy uczestniczyć w życiu kościoła, choć formalnie się z niego nie wypisujemy. A ja chcę, żeby to jeszcze głośno zrobić. Widzicie, że ja to codziennie najeżdżam i nadaję i tak dalej. Nie cicho. Próbowali mnie uciszyć. Chcieli mnie do więzienia wsadzić z tu donosu katolików. Katolicki prokurator, katolicki sędzia i tak dalej. Chcieli mnie do więzienia wsadzić za czasów pisowskich. Także chcą mnie uciszyć, a ja mówię, że głośno trzeba mówić, że należy się do Chrystusa, jeśli ktoś rzeczywiście taką decyzję podjął, i absolutnie nie ma się nic wspólnego z organizacją religijną katolicką. Nie? Ale także zgadzasz... ja mówię, żeby to głośno, nie cicho, tylko głośno. Zgadzasz się z tym stwierdzeniem? Bo wtedy, dlaczego mówię, że głośno? Po pierwsze, Jezus chce od nas świadectwa, a po drugie, dla wielu jest to zachęta. Ja pamiętam twoje starsze rodzeństwo, nie? I tam wtedy, wiecie, na religię to nie chodził no, tylko nasz syn na przykład, nie? Z całej klasy. No i to był już, wiecie, wielka sensacja, tam różne prześladowania, ale nie o tym. Gdzieś tam jest sprawa komunii, nie pamiętam, chyba w drugiej czy trzeciej klasie, w drugiej kiedyś chyba. Kiedyś w drugiej. No teraz chyba trochę jakoś tam może... No i tu wszyscy na wywiadówce myślą, że tu wszyscy, siostra przychodzi, coś tego, a moja żona tam mówi, że nie wiem, tu Tymek to nie uczestniczy w tych lekcjach, to ja już sobie pójdę, cześć, nie? I potem rozmawiają tam gdzieś z rodzicami i drugi podchodzi do nich taki z wypiekami. No czego ja nie wiedziałem, że Tymek też nie, że Tymek nie chodzi, to ja i swojego bym nie zapisał. Rozumiecie, jak to jest ważne? Żeby dać świadectwo, żeby pokazać, że można się temu systemowi sprzeciwić. No, dlatego tak nas nie lubią. Ale widać, jak wiele się zmieniło też w Polsce. Teraz to czasem jedna, dwie osoby albo i nikt nie uczestniczy w lekcjach religii. I chwała Bogu, i to się dzieje. I chciałbym, żeby protestanci mieli jeszcze większy udział w tym otwieraniu oczu narodowi polskiemu. Staramy się, no. I nawet dziękuję, to widać, że nas oglądacie. Nawet to widać w sztuce, ostatni film z tego roku, Rozwodnicy. No, piękny, rzeczywiście polecam. Bawi i porusza taką, myślę, że nową w ogóle tematykę, czyli unieważnienie małżeństwa. Jakie tam unieważnienie? Zwykły rozwód tam. Słuchajcie, sam Jezus dopuścił rozwody, a Kościół łże, kłamie, mówiąc, że rozwodów nie ma i nie może dać. No to wiecie, jak się rozwód robi?
A trzeba sobie kupić fałszywego świadka. To co jest uczciwsze, powiedzcie mi. Ale zresztą obejrzyjcie sobie, także proszę, ten film. Polecamy. 3000. Oczywiście, no, tam jeszcze trzeba zapłacić i księdzu, nie? Ale... Nie jest to takie... Zwróćcie na to uwagę. Ale ja no, słyszałam historię od osób, które zdecydowały się na tą dziwną procedurę i mówią, że to jest tak traumatyczne przeżycie dla nich samych, dla świadków. Wiesz, ludzie muszą kłamać. Jeśli, wiesz, ma to się stać zgodnie z tym protokołem kanonicznym, to trzeba ludzi zmuszać do kłamstwa, nie? Także to jest bezbożna, diaboliczna procedura i organizacja. No to już mówiłem wielokrotnie. Słyszałam nawet właśnie od jednej osoby, że powiedziała, że lubiła Kościół katolicki, czuła się katoliczką przed tą procedurą, ale po tej procedurze unieważnienia małżeństwa powiedziała, że już nigdy więcej nie pójdzie do kościoła, więc być może też jest tego taki skutek. A film obejrzyjcie koniecznie. Rozwodnicy, polecam. Także tym akcentem kończymy. Polecamy film Rozwodnicy. Czekamy na wasze komentarze. Jeśli macie niedosyt, widzimy się za tydzień w środę. W którędy do nieba, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia. Cześć, nazywam się Kornelia i co środę Bić Pod Prąd prowadzę program Którędy do Nieba. Od ponad 5 lat odpowiadamy na ważne pytania, takie jak co zrobić, gdy mam wątpliwości wobec Kościoła katolickiego? Gdzie szukać prawdy? Jak zacząć czytać Biblię, jeśli nigdy tego nie robiłem? Dlatego co tydzień jesteśmy tu, by pomagać Wam odkrywać odpowiedzi i kierować Was do Biblii. Jeśli masz pytania, szukasz wsparcia lub po prostu chcesz pogadać, napisz do nas. Szukaj nas na mediach społecznościowych Idź Pod Prąd lub napisz bezpośrednio na maila kontakt@idzpodprad.pl. A jeżeli zależy Ci na rozwoju programu Którędy do Nieba, rozważ przekazanie nam wsparcia w formie super podziękowania. Jak tego dokonać? Kliknij ikonę serca pod filmem lub znajdź ją w menu 3 kropek. Wybierz kwotę wsparcia i gotowe. Dzięki za Twój czas i do zobaczenia za tydzień.